Dziś niespodziewany przejazd przez miasto. Nawalił samochód, pękł pasek od alternatora. No i musiałem podjechać, zostawić samochód. Niewiele myśląc, rzuciłem rolki i stwierdziłem, dobra, powrót do domu będzie na rolkach. Właśnie przejechałem przez targowisko, całkiem fajna kostka to jest. A teraz pod górkę, jeszcze tą drogą nie jechałem. A specjalnie dadrabiam kawałek, żeby przejechać i zobaczyć, jak wygląda w parku ta alejka, która zawsze była dobra. Mówiąc krótko, czy jest dużo liści, czy da się jeździć, czy można w niedzielę przyjechać z dziećmi i z Agnieszką, albo w sobotę na rolki. I tu zaczyna się dobra droga. Można pośmigać. Wjeżdżamy na naszą alejkę. Trochę liści jest, zobaczymy, jak się będzie jechało. Już widzę boisko, ale boisko totalnie zasypane liśćmi. Liście, patyki. Mówiąc krótko, wyjeżdżamy stąd. I drugie boisko. Powiem tak, trzeba byłoby najpierw przyjechać tutaj ze szczotką i zamieść, więc chyba nie pogramy jutro w kosza. Opuszczamy park. Korek na całą długość warszawskiej, ja nie muszę stać w korka. Nie ma to jak ścieżka rowerowa. I tu się kończy fajna ścieżka rowerowa. I dzisiaj zrobię taki myk, że zamiast jechać równolegle po wertepach, wrócę sobie tą ścieżką. Na drobie potem jeszcze będę miał kilometr do domu. Ale pewnie jeszcze zygzakiem pojadę, to zrobię jeszcze więcej. Teraz będzie z górki. Tędy jeszcze nie jechaliśmy. Dzisiaj jak dojadę do domu, będę miał zaliczoną już całą Sienicką od warszawskiej pod dom, a potem nawet do lasu, do końca miejsca. Przejedziemy sobie po parkingu nowo ułożonym, tu jest o wiele fajniejsza kostka, dzięki czemu jeszcze na drobie kawałek dystansu. Jesienny klimat, czyli tony liści pod nogami. Zawracamy.